Wróciłem. Obiad jest na stole, więc częstuj się. To ty nie zjesz go ze mną? Przepraszam cię, ale wyskoczyło mi coś ważnego w pracy i muszę natychmiast tam jechać. No dobrze. Trzymaj się, młody! Gdy mama żyła, to żadna sprawa nie była dla ciebie ważniejsza niż zjedzenie wspólnego obiadu. Halo? Jest tu kto? Ante? Ante, to ty? Mama? Mama? Mamo, tak dawno cię nie widziałem. Tak bardzo tęskniłem. Mamo? Kochanie, skończ już grać, proszę. Charlie się za tobą stęsknił. Poza tym, od godziny siedzi przed telewizorem i ogląda te głupoty. Dobrze, za chwilę do niego pójdę. Mam coś dla niego. A cóż to takiego? Wkrótce się dowiesz, skarbie. Ech, no dobrze. Przygotuję kolację.
Julii, skarbeńku. Mamusia ma dla ciebie coś wyjątkowego. Ta obroża symbolizuje osobę, która jest w życiu tym, kim chce być, a nie tym, kim ktoś chce, by była. Noś ją z dumą i zawsze pamiętaj o tych słowach, a zajdziesz daleko. Och, mamo, gdybyś ty wiedziała, jak tata zmienił się od twojej śmierci. To nie jest już ten sam człowiek, co kiedyś. Twoje stare pianino już nie rozświetla naszego salonu. Teraz dobije biała płachta i otula kurz. Moja gitara skończyłaby tak samo, dobrze wiesz. Muzyka jest dla mnie wszystkim. Czuję to, tak jak ty kiedyś to czułaś. To ty mi ją pokazałaś po raz pierwszy. Ja nie chcę okłamywać taty, ale nie daje mi wyboru. Jest przeciwny muzyce, bo tak bardzo cierpi po twojej stracie. Kiedyś zrozumiem. Obiecuję. Mamo, ja... Bardzo cię kocham i nigdy nie przestanę. Ale jest pan tego pewien? Mówię po raz kolejny, że jestem przekonany, iż w mojej szkole nie ukrywa się żadna nastolatka z problemami psychicznymi, która uciekła z waszego ośrodka. Czy taka odpowiedź panią zadowala? Ale pan nie rozumie. Ona jest przebiegła i jeżeli tutaj się ukrywa, będzie miał pan spore kłopoty. Niech pani mnie lepiej posłucha. To jest dobrze prosperująca szkoła, a nie jakiś tam przytułek. A teraz proszę mi wybaczyć, ale mam swoje sprawy na głowie. Na drugi raz lepiej pilnujcie tych swoich podopiecznych, żeby porządnym ludziom głowy nie zawracać. Do widzenia. Szachmat, szmat, nigdy mnie nie znajdziecie. Mamo! Mamo, zobacz! Kochanie, zostaw tą panią, bo jeszcze skończysz jak ona. Wstyd, żeby taka młoda, a już bez perspektyw. Wszystko kręci się wokół was. Wy nic nie warte istotki. Wszyscy jesteście tak samo ziemi na bezradność innych. A w głębi duszy i tak wszyscy jesteśmy tacy sami. Po prostu każdy inaczej się maskuje. Może gdybym coś czuła, to też zachowywałabym się tak jak wy. Możliwe, że kiedyś się dowiem.
Hej, ja cię znam. Widziałam cię w szkole. Halo, mówię do ciebie. Mowę ci odjęło, czy jak? Ty zaraz w gębie możesz mieć coś innego niż język. Adi, chodź już. Zaczekaj chwilę, dobra? Próbuję coś ustalić. Niby co i z kim? Dobra, nieaktualne. Chodźmy. Okej. Muszę się wycofać. Nic do niego nie czuję. On zresztą do mnie też nie. Więc chyba w porządku. Ja nie chciałem. Czy on... Biegnijcie po trenera. Przestał oddychać.